Witam Was serdecznie. Dzisiaj przedstawię Wam najlepszą partię z turnieju w Budapeszcie, w którym brałem udział w kwietniu 2019 roku. Był to turniej Budapest Spring Chess Festival, jeden z moich ulubionych turniejów. Świetne miasto, bardzo silny turniej, także gorąco Was zachęcam, jeśli będziecie mieli okazję w przyszłości się tam wybrać. Dzisiejsza partia pomiędzy białymi. Kayonde Andrew, zawodnik w tamtym momencie o rankingu 2394, a czarnymi dzisiejsza gwiazda tego filmiku, arcymistrz Nisipeanu Liviu Dieter, który odkąd pamiętam, jego ranking oscyluje w granicach około 2670, a nawet gdzieś tam w porywach do 2700. Nawet w zeszłym roku mieliśmy okazję grać przeciwko sobie i partia zakończyła się remisem. Jeszcze tylko zanim zaczniemy, jedna uwaga, proszę usiądźcie bezpiecznie, usiądźcie wygodnie, bo parę razy można spaść z krzesła z wrażenia, ale tak na poważnie zaczynamy. D4, skoczek F6, C4, E6, skoczek C3, goniec B4, czyli mamy obronę Niemcowicza, E3, krótka roszada, skoczek E2. No i teraz taki dosyć ciekawy ruch, C6 na zaskoczenie przeciwnika. Idea jest taka, że po ruchu A3, oczywiście nie bijemy na C3, żeby tutaj za darmo tak oddać gońca w takiej pozycji, tylko goniec idzie na A5 i jak się okazuje, po ruchu C6 ma tutaj taką bezpieczną przystań na C7, skąd, zobaczcie, może gdzieś tam w dalszej fazie partii strzelać na pionka H2. Nastąpiło hetman C2, D5, zdobywamy jak najwięcej przestrzeni, walczymy o centrum, skoczek G3, skoczek z B na D7, goniec E2. No i jeśli jesteście znudzeni, bo nic się nie dzieje w tej partii, to mam dla Was dobrą wiadomość, bo pan arcymistrz Nisipeanu, grający czarnymi, chciał zapewnić Wam rozrywkę i zagrał teraz ruch H5. No, powiem Wam szczerze, że jestem wielkim fanem odpalania tego Harego, tak? Czyli ruszania się pionkiem H, żeby zdobyć jakąś tam przewagę przestrzeni, ale w tym momencie miałbym pewne obawy. Natomiast jeśli się przyjrzymy temu bliżej, ma to swój sens, no bo po zbiciu, wydaje się, za darmo pionek leci, czarne odbijają, goniec bije H5 i teraz okazuje się, że białe też po drodze zostawiły pionka bez opieki i następuje przykładowo D bije C4. No i mamy taką wymianę pionek bandowy, pionek skrzydłowy za pionka centralnego. Z reguły zasada jest taka, że w grze środkowej pionek centralny powinien być więcej wart niż ten skrzydłowy. W końcówce taki skrzydłowy tak może stać się tutaj wolnym pionkiem, który w dalszej części może być hetmanem. No tutaj pewnie dalej czarny powalczyłby o to centrum, zagrał ruch E5, żeby sobie jak najwięcej przestrzeni zdobyć dla swoich figur. No i taka dosyć niestandardowa pozycja, czyli coś, co silniejsi zawodnicy lubią, żeby ich przeciwnik nie miał jasnej gry, tylko musiał sam kombinować i sam grać, tak? Także taki sposób mogła dalej gra przebiegać. Po ruchu H5 biały zagrał ruch B4, nie tak jak Wam mówiłem, goniec idzie w bezpieczne miejsce na C7. No po raz kolejny skoczek H5 nie ma sensu, bo po zbiciu, na przykład D bije C4, teraz już w ogóle nawet nie można zagrać krótkie roszady z uwagi na to, że ten goniec już jest w gotowości i potrzebuje tylko hetmana do pomocy. Następuje hetman H4, grozi mat w jeden ruch i dodatkowo grozi zbicie hetmana. Pozamiatane. Dlatego po goniec C7 nastąpiło F4. No i ten ruch oczywiście ma swój sens, ponieważ biały gra przeciwko temu gońcowi na C7. Nie chce, żeby ten goniec był aktywny, tylko go tutaj pozamykał. Ale też przy okazji, zobaczcie, zamknął swojego gońca, czyli to też nie jest takie jednostronne. Tak, goniec z pewnością nie cieszy się z faktu, że jego pionki blokują jakiś tam dostęp do dalszej gry. I dodatkowo pamiętajcie, że zawsze, kiedy pionek idzie do przodu, to na pewno coś osłabia. No w tym przypadku nie jest inaczej. Po zagraniu ruchu F4 osłabiło się na przykład tutaj na E3, tak, ten pionek już jest w zasadzie bez obrony. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj słabość na E4, która na zawsze będzie, tak? Już żaden pionek się nie ruszy, żeby to pole obronić. Więc to też nie jest takie wszystko do końca fajne. Nastąpiło F4,
H4 wyganiamy figury do tyłu, skoczek F1. No i żeby się coś działo, musimy otworzyć pozycję. Zauważcie, że ten król w centrum ciągle gdzieś tam jest narażony na ataki, tylko trzeba do niego otworzyć dostęp. Dlatego próbujemy. A5, tak? Teraz no chcę oczywiście zbić na B4 i tutaj wieża zacznie grać po tej linii. Nastąpiło wieża B1, a bije B4, a bije B4. No i zobaczcie, wieża tak naprawdę nie wykonując żadnego posunięcia od razu stała się aktywną figurą i na całej tej długości kontroluje sytuację po linii A. Mamy D bije C4 i teraz no dalszy ciąg jakby gry po to, żeby otworzyć pozycję, żeby w końcu się dostać do tego króla. Nastąpiło w partii E4. No jeśli biały zbiłby na C4 gońcem, to prawdopodobnie nastąpiłoby skoczek B6, tak, figura z tempem wchodzi do gry, goniec D3, no i teraz te skoczki będą zajmować centralne tutaj miejsce, mianowicie to pole D5 i zobaczcie, cały czas problem jest tu ciężki do rozwiązania, bo ten król chciałby zrobić roszadę, ale nie może, tak, bo jeśli zawsze ten skoczek chciałby ruszyć na D2, no to z uwagi na to, że brakuje pionka na F2, tutaj będzie bicie za darmo i nic dobrego taka pozycja przynieść nie może. Po D bije C4, nastąpiło E4. No, wygląda to naprawdę bardzo sensownie. Zobaczcie, że białe zdobyły więcej przestrzeni, zabierają to pole na D5, tak? Teraz już żaden skoczek tutaj nie będzie mógł wejść. I teraz jest taki bardzo prosty plan, tak jak było w partii, skoczek B6, goniec E3, no i w następnym ruchu białe będą chciały zagrać posunięcie skoczek D2, zrobić krótką roszadę i w jakimś momencie dogodnym zbić tego piona na C4. I będzie świetna pozycja. No ale dlatego czarny jest arcymistrzem i wie, jak tutaj takie problemy rozwiązywać. No i teraz, słuchajcie, pierwszy taki tutaj zaczarowany moment, już poza tym H5, które to było wcześniej, ale teraz już się sytuacja zaostrzyła mocno. Nastąpiło, uwaga, uwaga, wieża E8. No, cóż to jest za ruch? No okej, okay, można wyprowadzać figurę, no ale żeby wieżę na E8 pójść, no to przecież to nie jest żadne wyprowadzenie, tak? Strzelamy we własnego pionka. Ale co jest na końcu tej drogi? Na końcu tej drogi na linii E jest król. I właśnie to jest jego celem, tak? On chce tutaj zaatakować tego króla, póki on jeszcze jest w centrum. No ale jak tego dokonać? Nastąpiło skoczek D2. No i teraz, jeśli możecie, to spróbujcie sobie zatrzymać to wideo i zastanówcie się, w jaki sposób wykorzystać za pomocą jakiegoś konkretnego ruchu fakt, że ten król jeszcze tutaj jest w centrum, jeszcze nie schował się bezpiecznie. Musimy szybko działać. W partii nastąpiło bardzo mocne posunięcie skoczek z F na D5. No prawdziwa klasa. Oddajemy tego skoczka za darmo, ale po to, żeby po zbiciu, tak też zresztą było w partii, E bije D5, E bije D5, zobaczcie, otworzyła się linia E, tak, ta wieża nagle tutaj pięknie strzela we wszystko, co stoi na przeszkodzie po linii E, tak, dalej i na końcu ten król, który cały czas nie ma czasu, żeby odejść, tak, no bo teraz tutaj figura leci za darmo. W partii nastąpiło skoczek F1. No skoczek F1, oczywiście ruch taki obronny, ma dużo sensu, ale też znowu zabiera szansę królowi, żeby się schował. I to nam powinno wystarczyć. Kiedy oddaliście materiał, no nie możecie przystanąć, nie możecie tutaj zwolnić tempo, tylko wręcz przeciwnie, trzeba grać energicznie, jak najwięcej figur do przodu, atakujemy, dlatego nastąpiło hetman F6, tak, atakujemy teraz tutaj na F4, biały to broni. Gra ruch hetman C1, tak? Nie oddaje pionka za darmo. No i okej, niby wszystko tutaj w porządku, niby jest atak, niby ten król w centrum, ale jeszcze jako takiej wygranej nie widać. No i tutaj naprawdę cenna lekcja z tego, co zrobił czarny. Kiedy atakujecie, musicie to robić jak największą ilością figur, tak? Czyli im więcej tych figur będzie w ataku, tym ta siła rażenia będzie większa. I zobaczmy, w jaki sposób zrobił to czarny. Nastąpiło. Goniec D7.
G3, no biały próbuje tutaj trzymać solidną pozycję i tak jak wam mówiłem, nie zapominamy, bo czasem się tak zdarza, że atakujemy, ale tak jedną, dwoma figurami maksymalnie, a reszta to jakby tam nas nie interesuje, zapominamy o nich. No właśnie nie, trzeba atakować jak największą ilością figur, im więcej ich będzie, tym większa szansa, że atak przyniesie powodzenie. Nastąpiło. Wieża E7 i teraz plan jest prosty. Chcemy przyprowadzić jeszcze ostatnią figurę do gry i atakować tego króla po linii E. No biały już tutaj głęboki defense, obrona częstochowy, skoczek na D1 poszedł. Jeszcze tylko zaraz brakuje, żeby goniec poszedł na G1. Już prawie wszystkie figury będą ustawione na pierwszej linii. Tak jakby się składał do początku partii, tak jakby chciał od nowa, no ale tak to nie działa. Wieża z A na E8. Skoczek F2, no i okej, okay. Już poprawiliśmy sobie figury, coraz większe zagrożenie tutaj biały ma przed sobą. No i kolejny dowód na to, dlaczego pan Nisi Peanu jest tak silnym arcymistrzem, ponieważ gra ruchy i potrafi przewidzieć, co się wydarzy i często tutaj łamie zasady, tak, które gdzieś tam znamy, bo konkretna sytuacja tego wymaga. Nastąpiło, uwaga, uwaga. Skoczek A4. No, jak już mieliśmy wieżę E8, które wydawało się takie bez sensu, tak, bo strzelałby własnego pionka, tak skoczek A4 to już w ogóle jest jakieś kuriozum. No, jak można skoczkiem w takiej pozycji, kiedy atakujemy gdzieś tu tego króla, no chcemy dać mu mata, no to po co tym skoczkiem mamy iść na A4? No, ale wszystko się wyjaśnia po tym, co się wydarzyło w partii. Biały nie wiedział, co ma ze sobą zrobić, tak naprawdę ciężko się tutaj ruszać. Zagrał wieża G1. No i po raz kolejny możecie sobie zatrzymać wideo, zastanowić się, w jaki konkretny sposób już tutaj doprowadzić do końca partii. Szukamy kombinacji, także śmiało, a ja wam tutaj pokażę, co się dzieje. Jak mamy tyle figur w ataku, to już trzeba znaleźć jakiś konkret. Nastąpiło, hetman bije D4. No jak było nam mało, oddając figurę, to oczywiście hetmana też możemy oddać, ale konkret jest ważniejszy. Goniec bije D4 i po wieża bije E2. Partia się skończyła. Biały się poddał. Już wam tłumaczę dlaczego. No, musi zagrać król D1. No i teraz atakujemy go całą swoją mocą. Hetman nam jest do tego niepotrzebny. Wieża E1. No, wydaje się, że król się tutaj schowa, zasłoni. Król C2. No, ale jest takie powiedzenie. Co dwie wieże, to nie jedna. Wieża wchodzi na E2. Skoczek idzie na D2, tak, zasłania się, no dalej jeszcze biały walczy, no ale tak jak wam mówiłem, im więcej tych figur jest w ataku, tym większe szanse, że zamatujemy, zdobędziemy przewagę i tak jest w tym przypadku. Goniec F5, kolejny raz tutaj atakujemy, mogę się jeszcze zasłonić, mogę zagrać skoczek E4, no ale teraz to oczywiście zbieramy wszystko po drodze. Goniec bije E4, nie można oczywiście bić na E4, ponieważ skoczek jest związany, król jest pod szachem. No i zobaczcie, co się dzieje. Ten taki głupkowaty ruch, który się wydawał, skoczek A4 na bandę, tak naprawdę teraz zapewnia czarnemu zwycięstwo, ponieważ jeśli ten król chciałby uciec, to okazuje się, że te pola są zarezerwowane dla skoczka, nie ma tam wejścia i jest po prostu szach i mat. Także no powiem wam szczerze, że kiedy widziałem tą partię, to od razu w następnych rundach miałem zamiar zagrać w podobnym stylu, gdzieś tam takim atakujący sposób wygrać. I życzę wam też tego, żebyście w taki sposób wygrywali swoje partie, żeby gra wam sprawiała jak najwięcej przyjemności. Atakujemy jak największą ilością figur, gramy dynamicznie, nie boimy się jakichś poświęceń. I tego wam życzę, jak najwięcej takich partii. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie.